wschód słońca i przemyślenie. Kochani, naprawdę bez względu na wczorajsze okoliczności, dzisiejszy dzień jest pełen możliwości. Gdyby tak podejść do tego melodyjnego hasła bardzo poważnie i wszystko to, co było, zostawić za sobą, każdy dzień odczytać jak nową szansę, nową możliwość, nowe życie, nową przestrzeń, nowe częstotliwości, nowy rytm oddechu, nowy kontakt z ciałem, nowy stan umysłu. Gdyby tak każdego dnia szukać tych nowości, rozkoszywać się nimi, bo ta rozmaitość powoduje, że życie nie jest nudne, bo ta rozmaitość napędza, ale nie to, co Matrix, tylko energię radości, lekkości, tego, że chce się chcieć, nawet chce się chcieć nic nie robić, ale jest na to pozwolenie, nie ma wyrzutów, pojawia się równowaga. Każdy dzień pełen możliwości, bez względu na to, co było wczoraj, bez względu na wczorajsze okoliczności. Wiecie, dlaczego to jest łatwe? Dlatego, że jak się dba na co dzień o siebie, dba się o to, żeby był wysoki poziom tlenu w komórkach, bo kiedy mitochondria dostają tlen do komórek, to automatycznie dostają paliwo, które jest im bardzo potrzebne, a jeśli jeszcze ten tlen zostanie dostarczony we wodzie, to dostaje dwa ważne produkty, wodę i tlen, komóreczka, i ona wtedy, jak mitochondria dostaną ten tlen, moi drodzy, to nie ma innej możliwości. Wstajesz z bananem na twarzy. Jeśli dbasz o siebie każdego dnia w tych cholernie wymagających przestrzennie czasach, w tych zaburzonych totalnie źródłach energii, jeśli zdasz sobie z tego sprawę, że jesteś truty na każdym poziomie i zrobisz coś w tym kierunku, żeby to zmienić, żeby rzeczywiście, tak jak ta krzyżaniaczka, mimo różnych sytuacji, wciąż miała ten uśmiech w sercu i uśmiech na twarzy. Wciąż nie z nadzieją, nie tylko z wiarą, ale też z wiedzą kreuje każdą chwilę, bardzo świadomie. Ciekawe czasy mamy teraz, naprawdę. Świadomość to jest numer jeden. Być świadomym w każdej chwili, szczególnie w tych chwilach, które są dla nas wymagające, nowe. Tam trzeba tej uważności, moi drodzy, a tak trzeba byłoby puścić wszystko i oddać się chwili. Pięknego dnia, kochani. Uwielbiam tu przychodzić. Idziemy odwiedzić Barusia z Szarlinką i Starusikiem.